Witam serdecznie widzowie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj będę testował to, baton fejmowy. Nie wiem, jakoś tak miałem taką chęć, żeby sobie nagrać jak testuję, nie wiem dlaczego, także nie pytajcie, ale po prostu robię ten test, także jedziemy. Jemy, dobra, bo już jestem ciekaw. Wczoraj mi się nie udało go kupić, nie byłem w Biedronce, ale dzisiaj akurat miałem okazję być, to sobie zjem. Dobra, to jadymy. Dobry, faktycznie, dobry. Trochę tak smakuje, trochę jak ten, trochę jak KitKat, trochę jak Princesa, coś takiego, jakieś takie przemieszanie. Ale bardziej wpada w KitKata, niżej w Princesa, bardziej wpada w KitKata. Ale dobry, jeżeli chodzi o cenę, ja go kupiłem za 3 zł. Nie wiem jak tam w innych Biedronkach, w mojej 3 zł. Gdzieś tam słyszałem jakieś inne ceny, no także mi się wydaje, że warte ceny. A nie jadłbym tego pewnie na co dzień, zwłaszcza, że nie jem jakoś tak dużo słodyczy ostatnio, ale myślę, że jak gdzieś tam bym był w Biedronce i chciałem sobie coś zjeść, to mogę sobie chapnąć tego batonika. Dobra. No. Dobry jest. Może być. Naprawdę. Dobry jest, myślę. Myślę, spróbować można. Więc po prostu to już by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I tyle. W takim razie widzimy się. Dzisiaj jest piątek, także widzimy się jutro w ostatniej retrospekcji i w niedzielę w takim, myślę, dość ważnym filmie. Także w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!